Siemanko, z tej strony MDiak i dzisiaj zagramy sobie Five Nights at Freddy's! Dzisiaj na słuchawkach, bo po ostatnim Bendisie, jak mi się echo zrobiło, to się wkurzyłem troszkę, że jest echo, więc jakby dzisiaj gramy na słuchaweczkach, nie na głośniczkach. To się dla mnie źle skończy. Naprawdę to się dla mnie źle skończy. Ale ja to robię tylko ze względu na waszą wygodę. Ja niby też będę lepiej wszystko słyszał, ale kurde, ja dawno nie grałem we FNAF-a, no nie. Nie chcę! Majcia Ameł dała mi dokładne koordynaty, jak się porusza Freddy. Dziękuję, pozdrawiam, przyda mi się, na pewno mi się przyda. Wal się. Bonnie. Chika? Nie wiem. Co? Chika, gdzie ty lecisz? Mówiliście mi, żebym nie patrzył się bardzo w kamery, bo... Znaczy, żebym patrzył się tylko w Foxy Freddy, ale nie. To nie jest takie łatwe. Odzwyczaić się od patrzenia na coś, co po ciebie idzie, że tak powiem. Bonnie? Może tu był. Tu był. Jezu, wystraszyłem się. Siema Freddy. Wiem, marnuję dużo energii w ten sposób. Słyszę kroki. Tylko nie wiem, po której stronie. Wydłubiaj. Chiki-chi. What, Fox? Nie. Wytupiaj, Chika. Proszę cię. Nawet chyba sobie nie wyobrażacie, jakiego mam stresa. Profilaktycznie wolałem sprawdzić. Daleko sobie nie poszło. Jest pierwsza, mamy 75% baterii. Pewnie tak. Pewnie uda nam się przejść noc. Pewnie tak. Do 50% powinniśmy mieć trzecią. Żeby... Bal się. Freddy. Freddy się w ogóle nie rusza jakoś. Słyszałem kroki. O ty suko, wydupiaj mi stąd. Jezus Maria, jak wybiegła. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak się stresuję, dlatego się w ogóle nie odzywam. Więc przepraszam, jeśli was zanudzam. Ja nie potrafię gadać i się stresować na raz. I can't. Jezu, nie chciałem tego zrobić. Jezu! Widzieliście to?
Nie było go i nagle się tepnął. Czekaj z kuchni. No dawaj czwarta, proszę! Do 30%, jeśli się na mnie pojawi czwarta, to jesteśmy w dupie głębokiej. Freddy nam się w ogóle nie rusza, to mnie dziwi. Znaczy cieszę się, ale... dla mnie to jest po prostu dziwne. O, dobra, nic nie mówię. Jest w jadalni, prawda? Jest w jadalni. Chica idzie. Boże, jadalnia. Muszę patrzeć po Freddy'ego często, bo przecież... Uff. Łazienka go nie ma, czyli jest nadal tam. Bonnie nadal się nas tutaj trzyma. Chica jest w kuchni, czyli on jest tu. Okej. Foxy się w ogóle odezwał, warto by było chyba spojrzeć. Freddy się poruszył. Albo i nie. To Bonnie się poruszył. Freddy gdzieś tu jest nadal. Niemożliwe jest, żeby Freddy się poruszył bez śmiechu. I to jeszcze o dwa pokoje. Tak mi się zdaje. Gdzie oni są? Słyszałem, jak podchodziłeś, sukinkocie. Walony zajęcu. Chica jest w kuchni. Dobrze. Nie zdołamy tego przejść. Nie damy rady. Jest za mało procent. Za mało promili. We krwi XZ. Nie ma mowy. Na 4% daleko nie zejdziemy. Proszę, ja tu chcę przejść za pierwszym razem. Proszę. 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 Proszę, nie. Nie zrobicie mi tego, prawda? Freddy. Proszę. Chyba pozwolicie, że sobie to... Długo gra? Długo gra. Proszę. Proszę. Szósta. 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 Proszę. Nie zrobisz mi tego. Nie zrobisz mi tego. Nie zrobisz mi tego. Nie masz prawa. Szósta. Musi być szósta. Już po nas. Play of the game! Play of the game! Nie! Play of the game! Nie! 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 Co się stało? Co się stało? Play of the game! Play of the game! Nie, po prostu. Nie! Ja!
Ja! Nie tyle, że nam zagrał długo, to jeszcze długo nie wysko... Ja! Ja! Ja, player... Nie! Co się stało? Przecież to już było pewne, że na nas wyskoczy. To już było tak pewne, że ja już sobie myślę, kurde, i od nowa. Ja! Jest! Za tydzień przechodzę piątą noc, a przynajmniej próbuję ją przejść. Za tydzień przechodzimy piątą noc, jestem znowu roztrzęsiony, jak nie wiem, ale przeszliśmy za pierwszym razem, za pierwszym razem! Yeah! Play of the game! Nie no, kurde! Yeah! Tak się gra w Five Nights at Freddy's! Tak się gra w Five Nights at Freddy's, właśnie tak się w to gra! Ja, play of the game, jak mi dobrze teraz, jaki spokój. Ale będę dzisiaj spał jak małe dziecko. Jaki... Jeszcze ze mnie emocje nie zeszły. O, play of... O, ja. Ej, no nie. Ja. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że emocje was poniosły tak jak i mnie dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach i cześć!